Czy w Radomiu pojawi się mobilny PSZOK? Rozdano wierzby 2022. Radomskie Iskry odeszły na emeryturę. Dzień dobry, Adam Kowalczyk, zapraszam na informację. Partia Polska 2050 złożyła do Rady Miejskiej projekt dotyczący powstania mobilnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Radomiu. Miałyby one za zadanie ułatwić mieszkańcom segregowanie odpadów. Jest to pierwsza w tej kadencji inicjatywa uchwałodawcza. W Radomiu gruz i stare płytki pozostałe po remoncie mieszkania, zużyte opony, leki czy stare meble można oddać w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ulicy Witosa. Kilka lat temu miasto chciało utworzyć drugi PSZOK dla południowych dzielnic, ale się nie udało, ponieważ zaprotestowali mieszkańcy, sąsiedzi projektowanego punktu zbiórki odpadów. Radomscy działacze Polski 2050 uznali, że można byłoby w Radomiu wprowadzić wzorem choćby Poznania, Warszawy, mobilne PSZOKi. Pomysł wziął się stąd, że po prostu pojawił się problem. Każdy z nas ma w domu jakieś rzeczy, których nie może wyrzucić normalnie, tylko musi jechać do jedynego punktu. Jak miałyby wyglądać mobilne punkty w Radomiu? Musi być ich co najmniej kilka i one nie tyle staną, co po prostu mogą być umownie wyznaczone. My w naszej uchwale nie precyzowaliśmy tego właśnie po to, żeby ekipa pana prezydenta w momencie, kiedy taka uchwała będzie podjęta, w momencie, kiedy będzie podstawa prawna, na podstawie której będą w stanie stworzyć taki mobilny PSZOK, żeby dobrali jak najlepiej i częstotliwość, i miejsca, i formułę. Pomysłodawcy projekt uchwały złożyli w Biurze Rady Miejskiej w maju. Zgodnie z przepisami biuro przesłało go do prezydenta, by ten wydał opinię. Natomiast co do mobilności selektywnej zbiórki odpadów, to też taka forma funkcjonuje w Radomiu od wielu lat i się sprawdza. Chociażby w aptekach możemy oddać przeterminowane i zużyte lekarstwa i środki medyczne. Bardzo często robimy takie selektywne i mobilne zbiórki sprzętów elektrycznych. Mobilności też podlega zbiórka makulatury, więc ja uważam... Nie jest to pana zdanie potrzebne. Nie jest to potrzebne. W przypadku obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej opinia prezydenta nie jest wiążąca i nie wstrzymuje całej procedury. Ja odnoszę wrażenie, że coraz częściej panu prezydentowi Witkowskiemu coraz mniej rzeczy jest potrzebnych w Radomiu. A to, że mobilne PSZOKi są potrzebne, to pokazują podpisy, które zebraliśmy. 694 podpisy. Koszty także, z tego co się orientujemy, to jest w okolicach 200 kilkudziesięciu tysięcy złotych w ciągu roku, więc jak na takie miasto jak Radom, to te koszty są praktycznie symboliczne. W poniedziałek 1 sierpnia listy z podpisami mieszkańców popierających projekt zostały złożone do Biura Rady Miejskiej. W środę 3 sierpnia trafiły do prezydenta Radomia. Na ich zweryfikowanie prezydent ma 14 dni. Muzeum Mazowieckie w Płocku z Grand Prix w konkursie Mazowieckie Zdarzenia Muzealne Wierzba za wystawę Sztuka Dwudziestolecia Międzywojennego Art Deco pamięci profesor Ireny Huml. Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu wyróżniono dwukrotnie za plakat i wydawnictwo muzealne. Wierzbami nagradzane są najlepsze wystawy, projekty otwarte i edukacyjne, muzea w sieci, plakaty muzealne oraz najciekawsze wydawnictwa. W tym roku triumf święci Płockie Muzeum, Martwa Natura Łempickiej, Czerwone Cabrio z lat 20., mini kino Odeon, imponujące meble, ceramika czy rzemiosło artystyczne, kwintesencja nurtu Art Deco, to wszystko można zobaczyć w Muzeum Mazowieckim w Płocku. Międzywojenną kolekcję gromadzono przez 15 lat. Bardzo interesujące są zestawy mebli i tutaj należy wspomnieć o polskich projektantach, m.in. Edmundzie Brzozowskim, takim komplecie mebli do mieszkania wielofunkcyjnego oraz komplecie do jadalni oraz drugim ważnym projektancie polskim, którego mamy na ekspozycji trzy zestawy mebli, to jest Julian Pietrzyk. Wystawa Sztuka Dwudziestolecia Międzywojennego Art Deco poświęcona jest pamięci profesor Ireny Huml, wybitnej polskiej historyczki sztuki, która wspierała ideę budowy płockiej kolekcji Art Deco i wystawy stałej dedykowanej okresowi międzywojennemu.
Jeszcze jedna gwiazda, o której nie należy zapominać, z którego chyba już Muzeum Mazowieckie jest dość znane, a mowa tutaj o Tamarze Łempickiej. To jest jeden z dwóch obrazów, który w ogóle w zbiorach polskich muzeów istnieje, czyli Martwa natura Tamary Łempickiej, która również przyciąga do muzeum bardzo dużo zwiedzających. Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu wywalczyło dwa wyróżnienia. W kategorii plakat muzealny za afisz do wystawy Kto ty jesteś? Bocian, Biały, Święty i Przeklęty. I w kategorii najciekawsze wydawnictwo muzealne za Radomian portret własny, wydany przy okazji wystawy pod tym samym tytułem. Do konkursu zgłoszono łącznie 134 zdarzenia muzealne. Ten pierwszy polski samolot odrzutowy skonstruował radomianin Tadeusz Sołtek i to na radomskim niebie maszyny królowały niepodzielnie w latach 1964-2000. To jednak już historia. Po blisko 60 latach służby TS-11 Iskra przeszedł na zasłużoną emeryturę. To historyczna chwila dla polskich sił powietrznych, która zamyka rozdział wieloletniego szkolenia polskich pilotów wojskowych na TS-11. W 2020 roku, po 60 latach od oblotu pierwszego prototypu samolotu TS-11 Iskra, siły powietrzne uroczyście i symbolicznie zakończyły szkolenie młodych pilotów na tych samolotach. Zastąpił je M-346 Master, w Wojsku Polskim nazywany Bielik. 27 lipca tego roku legendarne samoloty ostatecznie zakończyły loty w siłach powietrznych. Uroczyste pożegnanie miało miejsce w ubiegłą środę na lotnisku 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. W ceremonii wziął udział m.in. dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych generał Jarosław Mika, dowódca 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego generał brygady pilot Grzegorz Ślusarz, dowódcy skrzydeł brygad, baz i eskadr, a także kadra instruktorska. Obecni byli rzecz jasna piloci i technicy, ale do Dęblina przyjechali także goście, w tym dzieci konstruktorów doktora Iskier, inżyniera Sołtyka, Stanisław i Anna. Zgromadzeni na dęblińskim lotnisku oglądali pożegnalny przelot trzech Iskier w biało-czerwonym malowaniu w ugrupowaniu Grot. Towarzyszyły im dwa nowe samoloty szkolenia zaawansowanego M-346 Bielik. PZL TS-11 Iskra to samolot szkolno-treningowy produkowany przez PZL Mielec, obecnie Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu, zaprojektowany przez zespół pod kierunkiem radomianina Tadeusza Sołtyka. Stąd oznaczenie TS. Była to pierwsza polska konstrukcja lotnicza napędzana silnikiem odrzutowym. Na zakończenie uroczystości odsłonięta została tablica upamiętniająca ostatni lot samolotów Iskra w polskim lotnictwie wojskowym. Janusz Kobyłka z Lubartowa już po raz trzeci promuje oddawanie krwi. Podróżuje rowerem po Polsce i odwiedza regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Pierwszym przystankiem było radomskie. W ramach akcji Rajd po krew pan Janusz Kobyłka odwiedzi 21 regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Do pokonania ma 3200 kilometrów. Zatrzymuje się przy różnych stacjach CPN, przy różnych zajazdach. Jest na przykład nieraz zajazd, jest jakiś festyn i po prostu... Jestem dość charakterystycznie ubrany, wyglądam. Każdy z ciekawości podchodzi i się pyta, skąd pan, co pan tu robi. Mówię, że na przykład wyjechałem tego dnia z Lublina, przejechałem już 1000 kilometrów, wszyscy są pod wrażeniem, gdzie pan jedzie, pokazuję mapę, tłumaczę, no i rozdaję ulotki. W ten sposób zachęcam do oddawania krwi. Podczas takiego rajdu zachęcam napotkane osoby do honorowego oddawania krwi i propagowania idei honorowego krwiodawstwa. Podróż pana Janusza będzie trwała 30 dni. Jak przyznaje, przypominanie ludziom, że dla krwi nie ma zamiennika, jest bardzo ważne. Spotykam się z takimi określeniami, że na przykład wśród młodzieży myślą, że krew można wyprodukować. To jest niesamowite, że w wieku tak 16 do 19 lat młodzież myśli, że krew się produkuje. Dla 63-letniego pana Janusza jazda rowerem to przyjemność. W okresie jesienno-zimowym trenuję na rowerze stacjonarnym. Co drugi, trzeci dzień w wolnych chwilach przejeżdżam od 50 do 80 kilometrów. No i pogoda. Też trzeba brać pod uwagę pogodę i trzeba siły tak rozłożyć, na przykład na ten 3200 kilometrów, żebym ja cały zdrowy wyjechał i cały zdrowy wrócił. Rajd po krew zakończy się 5 września w RCKiK w Warszawie. I to wszystko w tym wydaniu informacji. Ja zapraszam państwa na sport i pogodę. Do zobaczenia.